Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witamy bardzo serdecznie Panią Premier Beatę Szydło. Szanowna Pani Premier, bardzo prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwa poinformować o decyzjach, jakie podjęłam dotyczących Ministerstwa Skarbu. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało program wyborczy, program, z którym szliśmy w kampanii wyborczej, jednym z podstawowych założeń tego programu była inna organizacja, inna struktura ministerstw zajmujących się nadzorem nad Skarbem Państwa. W ramach tych zmian powstało, przypomnę, między innymi Ministerstwo Energii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, które przejęło część spółek do tej pory funkcjonujących w obszarze Skarbu Państwa. Założeniem podstawowym tych zmian była likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa i inna, bardziej transparentna, przejrzysta, a przede wszystkim skuteczniejsza struktura, która pozwala przede wszystkim na realizowanie ambitnych planów rozwojowych. Przypomnę Państwu, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje bardzo ambitny program gospodarczy, program odpowiedzialnego rozwoju, w którym niebagatelną rolę odgrywają właśnie zasoby spółek Skarbu Państwa. Potrzebna jest do tego inna, bardziej sprawna, bardziej transparentna organizacja i też kontrola i nadzór nad mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie z tymi założeniami, kiedy utworzyliśmy rząd, rozpoczęły się od razu prace w resorcie kierowanym przez pana ministra Dawida Jackiewicza nad przygotowaniem tych zmian organizacyjnych. 26 lipca na wniosek pana ministra skarbu, pana Dawida Jackiewicza, rząd przyjął uchwałę, w której został dookreślony harmonogram oraz organizacja tych prac, które muszą być wykonane do końca roku, ażeby ministerstwo zostało formalnie zlikwidowane. Część zadań spółek Skarbu Państwa, część tych zadań nadzorczych zostało przeniesionych już wcześniej do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Pozostała w tej chwili pozostał ostatni etap realizacji tego projektu, likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach tego harmonogramu, który został przyjęty właśnie w ustawie 26 lipca, data 15 września została określona jako ten dzień, w którym minister Skarbu Państwa przedstawi harmonogram, projekt i założenia dotyczące likwidacji resortu. Od tego momentu rozpoczyna się już tylko proces legislacyjny likwidacji ministerstw. Założeniem tej uchwały, która została podjęta przez Radę Ministrów, jest zakończenie procesu do końca tego roku, a do końca pierwszego kwartału nowego roku 2017 przekazanie już tych kompetencji nowemu podmiotowi, który będzie nadzorował spółki Skarbu Państwa i będzie pełnił rolę nadzoru właścicielskiego. Postanowiliśmy, że ten proces będzie przebiegał właśnie w taki sposób, ażeby z nowym rokiem rozpoczęła się już zupełnie nowa organizacja nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Dzisiaj jest właśnie 15 września. Pan minister Dawid Jackiewicz wywiązał się ze swojego zobowiązania, z tego zobowiązania, które podjął, i przedstawił zarówno koncepcję, jak i przedstawił rozwiązania legislacyjne. Teraz Rada Ministrów będzie prowadziła proces legislacyjny i w ciągu najbliższych 2 tygodni projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. W związku z powyższym podjęłam decyzję o odwołaniu pana ministra Dawida Jackiewicza w związku z tym, że wypełnił swoją rolę z funkcji ministra skarbu. Na podstawie regulaminu i ustawy określającej pracę Rady Ministrów podjęłam decyzję zgodnie z przepisem mówiącym o tym, że w momencie, kiedy nie ma powołanego w danym resorcie ministra, rolę kierującego resortem przejmuje prezes Rady Ministrów, bądź może
powierzyć to zadanie innemu członkowi Rady Ministrów. W związku z tym podjęłam decyzję, że ten ostatni etap, jeszcze raz przypomnę, przede wszystkim polegający na przygotowaniu dokumentów, legislacji i formalnego przeprowadzenia likwidacji resortu, będzie nadzorował członek Rady Ministrów, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pan minister Henryk Kowalczyk. Cały proces zakończymy do końca tego roku, być może nawet szybciej. Zależy nam na tym, ażeby właśnie ten proces przebiegł jak najszybciej i jak najsprawniej. Chciałam podziękować przy okazji panu ministrowi Dawidowi Jackiewiczowi za sprawne przeprowadzenie tego procesu przygotowania likwidacji ministerstwa, za jego pracę w ministerstwie. Przypomnę, że zapadały ważne decyzje. Od kilku dni obowiązuje ustawa, która ogranicza wynagrodzenia prezesów spółek, zarządów, członków zarządów, porządkuje przynależność i również wynagrodzenia członków rad nadzorczych. To są ważne zmiany. Po raz pierwszy udało się je przeprowadzić. Zależy nam na tym, żeby nadzór nad spółkami Skarbu Państwa był jak najlepszy, jak najsprawniejszy, ale przede wszystkim transparentny i żebyśmy wreszcie mogli powiedzieć, że mienie Skarbu Państwa nie tylko jest dobrze zarządzane, nie tylko służby polskiej gospodarce, ale również, żeby te wszystkie patologie, które przez lata narastały w tych spółkach, wreszcie z nimi, żeby się skończyły. Jeszcze raz powiem, dzisiaj 15 września upłynął termin, do którego pan minister Jackiewicz miał się wywiązać ze zobowiązania i przedstawić zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 26 lipca tego roku, przedstawić te dokumenty i te koncepcje, które potrzebne są do tego, ażebyśmy zamknęli cały proces do końca roku. Dziękuję państwu.